Dzień dobry, Joanna Golon. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie Panoramy Warmii i Mazur. Ślady. Tak zatytułował przygotowaną przez siebie antologię przekładów Arkadiusz Łuba, olsztyński tłumacz i krytyk teatralny. Zbiór, na który złożyły się m.in. teksty Jamesa Joyce'a, Charlesa Bukowskiego i Tiny Stroecker, ukazał się nakładem pisma literackiego Portret. Arkadiusz Łuba przez kilka lat patronował działowi przekładów olsztyńskiego pisma młodoliterackiego Portret. Współpracuje z Radiem Olsztyn jako redaktor audycji dla mniejszości niemieckiej. Jest doktorantem na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Zurichu. Tłumaczenie literatury jest od wielu lat jego pasją. Każdy z tłumaczy szuka jakby swojej drogi, którą chce realizować i co nie wyklucza korzystania jakby z innych pomysłów. I tak samo jest w moim przypadku. Oczywiście, jeżeli Barańczak coś dobrego powiedział, że nie tłumacz dobrego wiersza na zły wiersz, to oczywiście staram się nie popsuć wiersza w przekładzie. Od Bertolda Brechta po młodą niemiecką poetkę Zeirę Zierak. Arkadiusz Łuba proponuje wybór tekstów według własnych sympatii literackich. Jest to jedna z nielicznych książek, nie wiem czy nie pierwsza, a na pewno w Olsztynie, której bohaterem jest właśnie tłumacz i jego praca, czy współpraca z autorami. Antologia ma dwoisty charakter. Są tu teksty niemieckojęzyczne, także w oryginale, i część anglojęzyczna. Publikacje zdobią grafiki Małgorzaty Chomicz.